9:10, magazyn sportowy, czas zacząć. W studiu dwukrotna medalistka Igrzysk Olimpijskich, Agnieszka Kobus-Zawojska. Dzień dobry. I Łukasz Starowiejski. A naszym gościem Anna Sulińska, reporterka, socjolożka, autorka książki Olimpijki. Dziś porozmawiamy o specyfice treningu kobiet i o specyfice w ogóle sportu kobiecego. Dużo pań będzie, bo będzie też Iwona Baumgart. Za chwilę się połączymy z nią. Trenerka roku według Polskiego Komitetu Olimpijskiego, według no i oczywiście trenerka i mama Igi Baumgart, którą doprowadziła do medali olimpijskich. Ale zaczynamy od Ani Sulińskiej. Dzień dobry. Pani Aniu, mam pani książkę w rękach. Nie ukrywam, że czytałam. Zwłaszcza podobał mi się ten wątek ostatni, czyli o wioślarkach, wiadomo. Jest tam też wzmianka o mamie Marty Wieliczko, z którą zdobyłam srebrny medal, więc bardzo mnie to cieszy, że w takiej książce jest też miejsce na wiosła. Skąd pomysł na to, żeby właśnie pokazać te kobiety olimpijki, niekoniecznie te takie najbardziej popularne sporty i osoby? No owszem, jest tutaj Irena Szewińska, ale też są inne kobiety. Przede wszystkim stąd, że te bohaterki i te swego czasu też ikony, nawet przez chwilę w latach 60. czy 70. były dzisiaj zupełnie zapomniane. I jak zaczęłam pracować nad książką, zaczęłam szukać informacji o bohaterkach, właściwie w większości przypadków nie było nawet krótkiej notatki w Wikipedii, a jeśli były to dosłownie takie punktowe informacje, czyli data urodzenia, czas zmiany nazwiska i zdobyty medal, i to właściwie wszystko. Natomiast nie było tam historii człowieka, tego, w jaki sposób te medale się wykuwały, no często łez, potu, no i też tego, co potem, czyli czy to zdobycie medalu wiązało się z jakimś przedłużeniem kariery, chociażby w kierunku zostania trenerką, czy jakby, czy ta kariera kończyła się taki w sposób nagły. A czy kiedyś można powiedzieć, że było łatwiej niż teraz? Bo z jednej strony było mniej osób rywalizujących, ale z drugiej strony warunki treningu były cięższe. No myślę, że było... Więc ciężko porównać, kiedy było trudniej. Że było inaczej, że było inaczej, to były zupełnie inne czasy i w tamtych czasach jakby świat też wyglądał inaczej i te możliwości treningowe w Polsce oczywiście były zdecydowanie gorsze niż obecnie, no ale na świecie ten poziom i ta dostępna technologia też wyglądała zupełnie inaczej. Choć, co często podkreślały bohaterki, no mimo wszystko kraje zza żelaznej kurtyny odstawały. I kiedy udało im się pojechać na przykład na zgrupowanie do Włoch, to tam już pojawiały się jakieś elementy, nie wiem, opieki lekarskiej, masażu, sprawdzania wydolności zawodników, gdzie w Polsce o tym jeszcze w ogóle nie mówiono. A jak zmieniała się rola trenera? Bo ja tak ze swojej perspektywy mam wrażenie, że kiedyś nawet moje początki tak wyglądały, że trener był taką trochę alfą i omegą, był od wszystkiego. Mój tata jak trenował, też tak było. A teraz mam wrażenie, że trochę obieramy bardziej się na teamach i na tym, że mamy cały zespół, każdy jest od czegoś innego. Jest trener od przygotowania motorycznego, trener główny. A kiedyś była jedna osoba odpowiedzialna za wszystko, tak naprawdę. Tak, tak. Kiedyś był po prostu trener. Mhm. I to też panie podkreślały, że nie było masażysty, nie było całej tej otoczki, tego sztabu ludzi, którzy teraz towarzyszą zawodnikom. I rzeczywiście trener musiał znać i na treningu, i na diecie. W ogóle trudno było mówić o diecie w takich latach 60. tak naprawdę. Po prostu dla nich dieta była sposobem odżywiania. Tak, to był sposób odżywiania, dokładnie tak. No też musiał pełnić rolę psychologa, czyli motywować zawodników. Właśnie. Znaleźć ten balans między wywieraniem presji a budowaniem zaufania. I no często problemem było to, że nie było też trenerów, którzy jakby specjalizowali się w trenowaniu kobiet, a to trenowanie i te wydolności, obciążenia powinny być, ja tutaj nie jestem ekspertką, ale tak domyślam się, że nieco inne niż w przypadku mężczyzn. Oczywiście. Podejście do sportu kobiecego i męskiego wtedy, w tych latach powiedzmy PRL-u, 60-tych, 70-tych latach, może 80-tych, było inne? Znaczy inaczej byli traktowani mężczyźni, inaczej kobiety?
W sporcie kobiecym na pewno był zdecydowanie mniejszy prestiż, bo pieniędzy nie było ani tu, ani tutaj tak naprawdę, bo to były takie działania bardzo mocno amatorskie. Natomiast tak myślę, że tych trenerów kobiet było mniej, ponieważ to się wiązało z bardzo małym prestiżem. Panie mówiły często, kajakarki, teraz pani przyszła mi do głowy, pani Walkowiak, która mówiła, że kajakarki otrzymywały sprzęt po kolegach. Często taki zniszczony już, to na czym kajakarze przestawali trenować, to jakby automatycznie spadało i było przekazywane kobietom. A kiedy był taki przełom, jeśli chodzi o sport kobiet według pani? Myślę, że to tak zaczęło się zmieniać tak naprawdę od XXI wieku dopiero, nie wcześniej. No to ja wprowadzę do studia dzięki telefonowi kolejnego gościa, Iwona Baumgart. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Trenerka roku według PKOL, mama Iggy Baumgart, mama i trenerka Iggy Baumgart, ale nie tylko, bo też trenerka dwójki, co najmniej dwójki innych 400-metrowców. Jak to wygląda sytuacja teraz? Bo słyszała pani już przez chwilę to, jak wyglądało podejście do kobiecego sportu i do kobiet trenerów, powiedzmy w latach PRL-u, a teraz jak jest? Też jest trudniej kobietom? To znaczy, ja nie wiem, jak było wcześniej, dlatego że ja nie byłam trenerem jeszcze w tamtych latach. Ja teraz pracuję bardzo krótko, bo 11 lat dopiero, więc mogę się wypowiedzieć na ten temat tu i teraz, co się dzieje. Jeżeli chodzi o kobiety zawodowych sportowców, to wygląda to bardzo dobrze moim zdaniem, dlatego że one, dziewczyny są na bardzo wysokim poziomie sportowym, jeżeli chodzi o lekkoatletki oczywiście. Jeśli chodzi o wyszlarki, też dodam szybciutko, żeby tutaj. Tak, ja mówię tylko z mojego podwórka, jakby oczywiście, tak, tak, ja mówię z tego podwórka lekkoatletycznego. Więc kobiety bronią się po prostu wynikami. I jeżeli chodzi o trenerki, to w Polskim Związku Lekkiej Atletyki jest nas bardzo mało. Procentowo nie wiem, ile to jest, ale mało. W innych związkach pewnie jest podobna sytuacja, więc cały czas musimy ciężko pracować na to, żeby jakoś tam rywalizować z mężczyznami i być na wysokim poziomie sportowym i w związku z tym będziemy coraz szerszym gronem wchodzić jakby do tego sportu. A czy, tak się zapytam, czy spotkałyście się z takimi trochę negatywnymi opiniami od mężczyzn? Bo tak naprawdę ja, będąc wioślarką, nieraz się spotkałam z takimi tutaj wypowiedziami od moich kolegów, że pewnie dlatego mamy medal, bo jest mniejsza konkurencja, bo baby są słabsze, jest mniej tych osad i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ja stwierdziłam, że to na pewno wynika z tego, że po prostu są zazdrośni. U nas na szczęście tego nie ma, dlatego że to chłopacy muszą do nas jakby dojść wynikowo, bo są dużo, no gorsi to może złe słowo, ale... Ale nie są tak powtarzalni. To oni gonią aniołki, a nie aniołki gonią ich, tak, to prawda. Tak, właśnie mężczyźni biorą przykład z kobiet i dążą do tego, żeby w przyszłości być tak dobrzy jak kobiety. To bardzo fajnie, bo u nas tak było, że była era dominatorów. My dążyłyśmy, żeby być jak oni. Stałyśmy się może nie aż tak dobre, ale powtarzalne były te wyniki. Ale później spotkaliśmy się z tym, że nasi koledzy nie docenili tylko stwierdzili, że na pewno to jest dlatego, bo mamy mniejszą konkurencję. Ale myślę, że no życie, każdy człowiek jest inny. Ja chciałam się zapytać pani, czy trudniej jest być matką czy trenerką? To jest trudne pytanie. Obie role są bardzo trudne oczywiście, ale Iga jest już dorosłą kobietą, więc ta rola matki już jest chyba teraz dużo łatwiejsza niż rola trenera. Właśnie, czy jako kobieta trener, wchodząca w ten świat trenerski, sama pani o sobie mówi, że jest wesołą, próbuję znaleźć ten cytat, kobietą, natomiast jak się pani przebiera w dres, to się pani zamienia, no gdzieś tu mi uciekło to określenie, w każdym razie w bardzo twardą osobę wymagającą bardzo, bardzo dużo od zawodników. Czy kobieta musi to udowadniać jako trener, czy to po prostu jest tak, czy po prostu pani się w ten sposób, no jest to pani naturalne podejście do pracy? To znaczy, ja w ogóle chyba, mi się dobrze współpracuje z mężczyznami również. I w tym świecie sportu jest bardzo dużo mężczyzn
i ja na treningu absolutnie jestem profesjonalistą i to nie jest żadne udowadnianie niczego, tylko po prostu muszę tak pracować. Bo bez tej ciężkiej pracy tych zawodników nie byłoby takich wyników. Mroczny żniwiarz, znalazłem ten cytat. No nie chciałam panu pomagać, więc sam pan znalazł. To taki przydomek nadała mi Iga bodajże. Wszyscy to podchwycili. No tak to jest, bo niestety te dziewczyny naprawdę bardzo ciężko pracują na co dzień, a ja muszę od nich tego wymagać. Nie mogę zmiękczyć mojego serca, patrząc na ich wysiłek. Nie mogę im odpuszczać na treningach, no bo one muszą wykonać tą pracę, żeby potem mieć takie wyniki, jakie mają. Nawet łzy własnego dziecka nie kruszą pani? No niestety nie mogę, no. To znaczy, no są sytuacje oczywiście, kiedy coś boli, one się źle czują, mają gorszy dzień. To jest oczywiście naturalne i wtedy trzeba nawet nieraz odpuścić, ale wtedy, kiedy mogę, to to robię. A czy czasem tak oszukuję, żeby troszkę, że pokazać, że to nie jest tylko, że tak powiem, taki gorszy dzień, bo się nie chce, tylko żeby pani pomyślała właśnie, że się gorzej czuje i tak dalej? To mają młodsi zawodnicy. Aha. Młodsi naprawdę często się zdarza, że wymyślają, ale ja już po tylu latach doświadczenia widzę, kiedy ktoś wymyśla i nie mogę mu odpuścić, a kiedy faktycznie coś się dzieje. Czy czuje się pani spełnioną trenerką? No po takich sukcesach już tak. Oczywiście mam ambicje dalej. Mam młodych zawodników, których w tej chwili szkolę. Czyli jaki jest cel? No, dla pani jako trenerki. Najbliższy Mistrzostwa Świata i Europy w tym roku, docelowo Paryż 2024. A... I złoto tam? Kolejne? O złoto to jest bardzo trudno, bo świat nie śpi. Wszyscy ciężko trenują. Będziemy walczyć o medale na pewno. A jaka jest rola trenera indywidualnego i sztafety? Bo mówi się na dziewczyny trenerki, na dziewczyny Aniołki Matusińskiego, ale dobrze wiemy, że to nie są tylko Aniołki Matusińskiego. Czy wy jako ci trenerzy indywidualni trochę nie wkurzacie się na to określenie? Nie chcielibyście, żeby to były po prostu aniołki? To znaczy pewnie się trochę wkurzamy. Pewnie, że lepiej byłoby aniołki, bo w tym sukcesie mają udział wszyscy trenerzy tych poszczególnych zawodniczek. Trener Matusiński jest trenerem głównym. On to wszystko spina. On powołuje składy sztafet. On wyznacza zawodniczki, która na której zmianie będzie biegać. On dużą rolę pełni w tej sztafecie, najważniejszą. Ale ci wszyscy trenerzy tych poszczególnych zawodniczek na co dzień pracują z tymi zawodniczkami, bo trener Matusiński jeździ później z nimi na obozy kadry narodowej. Więc udział tych wszystkich trenerów jest dość duży w tej sztafecie. A chciałaby być pani trenerem tym od sztafety, który właśnie na końcu ustawia wszystkich? No to jest też ciekawe pytanie. Pewnie każdy z nas ma takie ambicje i chciałby być, ale w tej chwili jest taka sytuacja, jaka jest. Trener Matusiński ma ogromną wiedzę, ogromne doświadczenie. Jest młodym trenerem, ale już bardzo doświadczonym. Mnie się bardzo dobrze z nim współpracuje, więc myślę, że najbliższe lata zostaną tak, jak są. Pani Aniu, ja mam pytanie takie porównawcze, że tak powiem. W tych latach 70. czy 80. w PRL-u właściwie nie było kobiet trenerek. Czy były jakieś? Zdarzało się sporadycznie. Pierwszą, która przychodzi mi na myśl, jest pani Elwira Seroczyńska, trenerka używiarstwa szybkiego. Medalistka Igrzysk Olimpijskich wcześniej. Wcześniej medalistka, tak, Igrzysk Olimpijskich w Skłowalej. Natomiast jak myślę o bohaterkach książki, tam miałam i lekkoatletki, skoczki niewzwyżne, przeróżne dyscypliny sportu, to każda z bohaterek próbowała zostać dłużej w sporcie i kontynuować swoją karierę, chociażby jako trenerka. Natomiast to też nie wiem, jak to wygląda obecnie, ale wtedy, tych 40-50 lat temu, macierzyństwo tak naprawdę krzyżowało plany, bo postrzeganie też roli matki było zupełnie inne niż teraz. I presja społeczna była tak duża, że panie mówiły, że one jakby no nie potrafiły na tak długi czas zostawić dzieci pod opieką babci czy pod opieką... No,
Nie ukrywajmy tego, ojców zdecydowanie rzadziej, tak? Bo tutaj ojcowie raczej nie angażowali się do końca w wychowanie dzieci, więc raczej rola babć. No i też nie było takich łatwych możliwości kontaktu z rodziną, więc ten wyjazd na zgrupowanie na kilka tygodni czy miesiąc wiązał się z takim zupełnym utratą, z zupełną utratą kontaktu z rodziną. Pani Iwona, jak jest teraz? To jest bardzo słuszna uwaga. To jest bardzo ważne, dlatego że pani ma w 100% rację. Bo my wyjeżdżamy na zgrupowania z tymi zawodnikami no tyle razy w roku, ile oni jeżdżą, tak samo my jesteśmy przy nich cały czas. Więc mnie też praktycznie nie ma w ciągu roku ponad 200 dni w domu, ale z tego tytułu, że ja już mam dzieci dorosłe, one mają swoje rodziny, więc ja mogę sobie na to pozwolić. A młode trenerki, które mają dzieci, no to jest bardzo trudne do pogodzenia, bardzo trudne. Teraz przynajmniej bywa tak, że te dzieci można zabrać na obozy. Nawet czasami w niektórych dyscyplinach jest taka instytucja niańki dla tych dzieci, ale to też jest, rozumiem, połowiczne rozwiązanie. Tak, bo to jest, ja wiem, że trenerki, czy nawet trenerzy zabierali swoje dzieci na zgrupowania, ale to jest trudne, bo ja widzę, obserwuję, jednak tymi dziećmi trzeba się zajmować. Nawet na treningach nieraz tam się gdzieś bawią w piaskownicy, ale trzeba mieć na nie oko i no to już nie jest tak jakby dopilnowanie zawodników na treningu, tylko zajmowanie się własnymi dziećmi, więc to też źle wygląda i to jest trudne dla tego do pogodzenia. A jak jest z zawodniczkami po ciąży i jak było tak naprawdę? Bo wydaje mi się, że jak zawodniczki zachodzą w ciążę, to ciężko jest wrócić. Oczywiście mamy takie przykłady, ale mam wrażenie, że na przykład mogę się opierać na wioślarstwie. W Polsce nie ma żadnego praktycznie przykładu, że zawodniczka wróciła po ciąży na wysoki poziom. Za granicą jest już bardzo dużo tych przykładów. Jak było kiedyś? Historycznie w Polsce przychodzi mi właściwie do głowy pani Irena Szewińska, jako osoba, która wróciła po ciąży i odnosiła spektakularne sukcesy. Kiedyś specjalnie kobiety zachodziły tak, w ciążę. Tak, choć tutaj to też, to zajście w ciąży wiązało się z pewnymi insynuacjami, różnymi domysłami, które się pojawiały, ale wymagało bardzo dużej determinacji, bo po tych pierwszych, szczególnie porażkach, kiedy pani Szewińska wracała na bieżnię, absolutnie nikt w nią nie wierzył i też te jakby teksty historyczne, które czytałam, no kuriozalnie brzmiało to, że Irena Szewińska wydała potomka na świat i spełniła swój obowiązek wobec Polski i właściwie powinna już być kobietą spełnioną, a sukcesy i tak odnosiła, i bo te medale zdobyła, dokładnie tak. Czy chociażby teraz, jak pan wspomniał, kuchnię, zdjęcia medalistek olimpijskich po tym, jak wracały z igrzysk z medalami, no niestety robiono im w kuchni przy garach. I panie po latach, jak o tym opowiadają, po prostu bardzo duże emocje to budzi, że mimo tego, że one nie gotowały, nie znosiły tego robić, w tej kuchni właściwie nie spędzało czasu, przychodziła ekipa z gazety, chociażby czasopisma Sportowiec, przebierała je w podomkę, ustawiała przy kuchni i robiono w ten sposób zdjęcie, więc jakby to też budowało cały ten kontekst i wizerunek tych sportowczyń. Teraz na szczęście, pani Iwono, takich sytuacji już chyba nie ma. Nie ma, na pewno nie ma. A czy zawodniczkom jest łatwo teraz wrócić po ciąży, uważa pani? Czy są do tego możliwości, żeby trenować na najwyższym poziomie? Tak, są oczywiście możliwości. Według mnie wydaje mi się, że to jest tak, że czym prędzej zajdą w ciąży, znaczy w młodszym wieku, tym łatwiej potem się wraca. Jak to jest późniejszy wiek, to trudniej, dlatego że po ciąży trzeba zrobić odpowiednią przerwę, odpowiednio się wprowadzić w trening, nie robić tego zbyt szybko, bo z reguły to jest tak, że zawodniczki chcą jak najszybciej wrócić, a mamy takie przykłady w lekkiej atletyce, gdzie to niestety no nie udawało się zawodniczkom. To, co jeszcze mówiły zawodniczki, to często fakt, że po ciąży one nie miały czystej głowy. To znaczy, że gdzieś tam z tyłu zawsze myślały o tym dziecku, szczególnie na zgrupowaniach, co się wydarzyło i ten trening taki z czystą głową też nie był możliwy. I tak, dokładnie tak. Tutaj takim przykładem jest Marika Popowicz-Drapała, która ma chyba 3-letniego synka i ja widziałam, jak ona ciężko trenowała i zajmowała się jednocześnie swoim synem. To była naprawdę heroiczna praca jej. No jej się na razie to udaje, bo może nie wróciła do swoich rekordów życiowych, ale na wysoki poziom sportowy wróciła. I tego życzymy wszystkim młodym mamom. Kończąc tę część audycji, bardzo dziękujemy. Anna Sulińska, reporterka, socjolożka, autorka książki Olimpijki w naszym studiu była. Dziękuję bardzo. Iwona Baumgart, ta osoba, która łączy
bycie trenerem i bycie mamą jednocześnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A jak to w praktyce wygląda, to zaraz następny gość, tuż po informacjach, Sasza Sidorenko, która jest młodą mamą i łączy sport i wychowanie dziecka, będzie naszym gościem.